Fajnie. Super. Mam nadzieję, że tutaj zarówno bardzo dobrze mnie słychać i bardzo dobrze mnie widać. Witam serdecznie wszystkich Państwa. Widzę, że tutaj licznik bije, cały czas ludzie wchodzą. Powiem szczerze, jak się dzisiaj tak dowiedziałam, ile osób się zapisało, to nieco mnie to onieśmieliło, ale z drugiej strony bardzo się cieszę, że tyle osób jest chętnych do posłuchania i też do znalezienia pewnych odpowiedzi na pytanie właśnie, jak pomóc dziecku w wyborach edukacyjno-zawodowych. Tak, bo myślę, że ten temat w obecnej dobie może być taki kluczowy. No, teraz jesteśmy w etapie takiej właśnie nietypowej sytuacji, pandemii, ten rynek pracy się zmienia, więc w związku z tym mogą pojawiać się pytania właśnie, jak przygotować naszego nastolatka tak, aby był przygotowany na dalszą drogę taką edukacyjną i zawodową, tak, żeby on mógł się na tym rynku odnaleźć. No dobrze, to tylko jeszcze powiem słowem wstępu, kim jestem. Ja nazywam się Anna Sowińska, jestem pedagogiem, doradcą zawodowym. Jako doradca pracuję już 10 lat, pracuję zarówno z młodzieżą, jak i z osobami dorosłymi. Zdarzy się, że osoby młode w bardzo różnym wieku, tak? W wieku 13, 16, 18, nawet 19 lat przychodzą do mnie i wspólnie zastanawiamy się, jak zaprojektować ścieżkę kariery, jak rozpoznać własne predyspozycje, jak dokonać transferu. O transferze dzisiaj będę jeszcze mówiła, czym w ogóle jest transfer kompetencji i dlaczego jest to takie istotne i jak wspierać nastolatka w tym transferze. Też zastanawiamy się, jak pokierować różnymi decyzjami, jak odkryć swoją misję, taki cel życiowy. Z osobami dorosłymi pracuję głównie w obszarze reorientacji zawodowej, takiej zmiany branż. Zresztą to są też takie moje doświadczenia. Tak? Ja nie zostałam doradcą zawodowym, nie był to mój pierwszy wybór. Tak? Moje doświadczenia sięgają do różnych doświadczeń, między innymi tłumaczeń, grafiki komputerowej, szkoleń, też rekrutacji. I tak skoro stwierdziłam, że mam pewną łatwość przechodzenia z branży do branży, to dlaczego nie zająć się też doradztwem zawodowym i też korzystam z tych swoich zasobów właśnie czy w pracy z dorosłymi, czy w pracy właśnie z nastolatkami. Też interesuję się tematem wypalenia zawodowego, więc w tych obszarach działam. Natomiast tak jak powiedziałam, głównie pracuję z osobami młodymi, nastolatkami. I właśnie współpracuję też z mapą karier, współtworzymy różnego rodzaju materiały, współtworzymy narzędzie, jakim jest mapa, o której też dzisiaj powiem. I ze mną jeszcze jest na tym spotkaniu jeszcze Klaudia, być może jest Państwo kojarzą z innych webinarów oraz Ula. Ula będzie moderowała czat, ponieważ czat jest moderowany, a Klaudia będzie naszym takim technicznym aniołem stróżem. Więc myślę, że możemy zacząć. Tak już powiedziałam, że tak na sam początek, na taką rozgrzewkę, chciałabym zaproponować, no właśnie, no nie ukrywam, że to jest pierwsze spotkanie dla rodziców zorganizowane przy współpracy z ClickMeetingiem, właśnie przez mapę karier. To jest pierwszy taki webinar, który jest dedykowany właśnie rodzicom. I chciałabym, taka jestem ciekawa, gdzie informacja o mapie karier się pojawiła. Za chwilkę Państwo zobaczą taki slajd, taką mapkę, zaraz pokażę. I proszę zaznaczyć, tutaj zaraz, okej, teraz zobaczymy, czy działa. Ta mapka powinna być interaktywna. Okej.
Proszę powiedzieć, czy mogą Państwo zaznaczyć właśnie miejsce, w którym Państwo się znajdują, gdzie nasza mapa karier dotarła? Można tu taką kropeczkę zostawić. Jeśli na przykład są pewne trudności, które się pojawiają odnośnie, żeby zaznaczenie na mapce, to proszę napisać na czacie. Skąd Państwo są? Gdzie nasza mapa karier dotarła? Tak, okej. Z jakich Państwo są miejscowości? Być może tutaj na czacie będzie łatwiej. Jest powóz. Okay. Tak patrzę jeszcze tutaj, że nie wiem, czy ta mapka jest, mogą Państwo zaznaczyć kropeczką, w którym Państwo miejscowości się znajdują. Jeśli nie ma takiej możliwości, to bardzo proszę o napisanie na czacie właśnie, gdzie, skąd Państwo przybywają. Gdzie nasza mapa karier dotarła? Do jakich zakątków Polski? Okej. Widzę, że jeszcze tutaj się osoby witają, więc myślę, że to do wielu miejsc ta nasza mapa dotarła. To może zanim jeszcze przejdziemy dalej, to jeszcze powiem tylko o takich kwestiach technicznych. Jeśli chodzi o to spotkanie, ono będzie trwało 90 minut, półtorej godziny. Będzie taki tryb zadawania pytań Q&A, czyli jeśli okaże się, że będzie taka przestrzeń na odpowiedzi, Państwo mogą zadawać pytania i tutaj przy czacie jest taki znak zapytania. Wystarczy, że Państwo klikną ten znak zapytania i to on będzie, będzie to takie pytanie, na które będzie można odpowiedzieć na sam koniec spotkania. Więc tutaj zachęcam do zadawania pytań. Jeśli właśnie taka przestrzeń będzie, to na te pytania postaram się odpowiedzieć. Dużo osób się pyta odnośnie właśnie materiałów, czy gdzieś jeszcze gdzieś indziej można znaleźć ten webinar. To oczywiście jak najbardziej to nagranie znajdzie się na naszej stronie, na naszym kanale YouTube'a Mapy Karier. No i oczywiście mamy taką niespodziankę, ale oczywiście tu już jest napisane, że otrzymają Państwo potem po tym webinarze materiały. Jeszcze mam taki trik techniczny. Być może okienko z moją osobą pojawia się Państwo na prezentacji, więc tutaj pod tym okienkiem znajduje się taka strzałeczka. Jak Państwo klikną na tą strzałeczkę, to w tym momencie będzie widoczna cała prezentacja. Okej. Więc myślę, że to są takie najważniejsze rzeczy. Ja też zachęcam do sięgnięcia po też długopis, po notatki, notatnik. Myślę, że to też może być przydatne. No dobrze, to myślę, że powoli możemy zacząć. Tylko tak dodam od siebie, że właśnie skąd pojawił się pomysł na to spotkanie. Tak się zastanawiałam, tak próbowałam się wczuć, wie Boże, jak i ja jako rodzic chciałabym się tak zastanowić właśnie, jak mogę przygotować mojego nastolatka, aby w przyszłości mógł się odnaleźć, żeby mógł swobodnie się po tym rynku pracy poruszać. Tak się zastanawiałam, że mogę czuć w związku z tym pewne zagubienie. Także potrzebuję rzetelnych informacji, co ja mogę zrobić, gdzie tych informacji szukać.
kto może mi pomóc, jak mogę właśnie wspomóc mojego nastolatka. Więc stąd był taki pomysł właśnie na to spotkanie, żeby te narzędzia dać. Bo tak jak powiedziałam, wydaje mi się, że można czuć pewne zagubienie, może nawet przestraszenie w związku z tym, że co się teraz dzieje. To jest sytuacja związana z epidemią nagła, nieplanowana, tak? Jest to zaskakująca, więc może powodować różnego rodzaju emocje, dlatego też chcemy dla naszych dzieci jak najlepiej, więc oczywiście tutaj chcemy dać pewne narzędzia, pewne techniki, które mogą Państwo wykorzystać w ciągu, tak, w takim życiu codziennym. Nie trzeba jakiejś wiedzy tajemnej, doradczej, niesamowitych umiejętności, bo często też się doradztwo kojarzy, że to jest osoba, która ma pewne takie zdolności, że może określić w ciągu jednego spotkania osobę, co potrafi i zaplanować całe życie. Nie, tutaj pokażemy właśnie takie triki, techniki, jak można właśnie naszego nastolatka wspierać. Tak myślę, że ten temat jest dosyć ważny, tak jak powiedziałam, że ta przyszłość jest dosyć mglista. No trudno zaplanować, zwłaszcza, że no właśnie, no jest pełno jeszcze różnych rodzajów prognoz. Nie wiadomo, jakim prognozom ufać, co się spełni, więc to jest bardziej takie spoglądanie w kryształową kulę i myślę, że wszyscy spoglądamy w tą kryształową kulę, tą samą. Tak więc tutaj to jest też ważne, żeby być przygotowane na różnego rodzaju zaskakujące takie wydarzenia. Też jest istotne, że możemy podjąć pewne działania prewencyjne. Oczywiście nie możemy przewidzieć w 100% tej przyszłości, ale możemy się na nią właśnie przygotować w pewien sposób. Możemy także właśnie przygotować naszych nastolatków do odnalezienia się na lepszym rynku, na przyszłym rynku pracy. Przede wszystkim wspieramy w łatwiejszej adaptacji. On się zmienia, ten rynek, tak? Że być może często różnego rodzaju zaskakujące sytuacje postrzegamy jako zagrożenie, a być może właśnie zmienić tą optykę, tak? Że można dostrzec różne szanse na tym rynku pracy, więc dlatego też tutaj możemy jakby na to przygotować, żeby jakby zaopatrzyć w takie umiejętności elastyczności. Też myślę, że wzmacnianie takiej samoświadomości, różnych kompetencji, też wzmacnia samodzielność, bo jednak w pewnym momencie to już nasze dzieciaki, nasi nastolatkowie, no, będą podejmowali no, sami decyzje, sami kierowali swoim życiem i decydowali, co jest dla nich najlepsze. No i dzięki temu, że właśnie ta satysfakcja zawodowa może być większa. Ja ostatnio dotarłam do badania Ipsosu, gdzie wyniki mówiły o tym, że Polacy czują, mają taką granicę właśnie satysfakcji zawodowej, takiej fizycznej, psychicznej, że to jest granica wieku to 44 lata, tak? Więc no wydaje się, że no jesteśmy no niemalże w kwiecie wieku, tak? No co dalej? Więc między innymi ten temat jest dlatego też istotny, aby kierować sobą tak, aby odczuwać tą satysfakcję zawodową. Więc myślę, że to między innymi z tego względu ten temat jest istotny. Okej. No dobrze, to tylko krótko przedstawię, jaki jest plan spotkania. Przede wszystkim troszkę się przyjrzymy temu, jaka jest nasza rola. Rola naszych rodziców, nas jako rodziców, na co mamy wpływ, co możemy zrobić. Troszkę też powiem, jak konstruować przyszłość, albo bardziej się przygotować do tej przyszłości. Pytanie, czy właśnie konstruować, czy planować, więc tutaj ten temat troszeczkę też poruszymy. Oczywiście też przedstawię mapę karier jako narzędzie, jako właśnie taki element konstrukcji, w jaki sposób to wykorzystać, w czym ono może być pomocne, jakich informacji szukać, jak to po prostu wykorzystać w takiej praktyce.
Też chciałabym troszeczkę powiedzieć, w jaki sposób rozpoznawać umiejętność u dziecka i przekazać taką technikę wzmacniania, czyli mam na myśli trochę tak praktycznie, żeby spojrzeć, tak trochę nawet poćwiczyć sobie, na co możemy zwracać uwagę, bo być może są takie elementy, które nam, których nie zauważamy, a są istotne, jeśli chodzi o decyzje edukacyjne i zawodowe. Więc tutaj też trochę na tym się skupimy. Oraz będę chciała przekazać technikę właśnie wzmacniania, którą może każdy wykonać. Ja osobiście bardzo to lubię, bardzo często z tego korzystam i wiem, to działa, wiem, że to działa, więc dlatego też chcę się podzielić tym, tą właśnie wiedzą z Państwem. No dobrze, ja tutaj jeszcze chwileczkę. Okej. No dobra. No dobrze, to tutaj właśnie, jeśli mówimy trochę o planowaniu przyszłości, czy też konstruowaniu swojej ścieżki kariery, to najczęściej, bardzo często kierujemy się do doradcy zawodowego. No i mamy różnego rodzaju oczekiwania, jakąś taką swoją wizję. I jak Państwo. Właśnie, jak Państwo to widzą? Z czym kojarzy się Państwo doradztwo zawodowe? Tutaj na czacie mogą Państwo napisać, jakie mają Państwo skojarzenia? Co to może być? Tutaj widzę, że coś się dzieje. Wspieranie. Rozmowy doradcze, informacje zawodowe, wybór zawodu, warsztaty, rozmowa, rozpoznanie predyspozycji, rozmowy z doradcą, więc dużo Państwo tutaj piszą, musi to być odpowiednia osoba. Też są rozczarowania. Informacje, wysłuchanie, zachęcenie do szkół branżowych, tutaj z wykrzyknikiem, wskazanie mocnych stron, poznanie siebie. A jak można rozpoznawać na przykład swoje predyspozycje tutaj do wartościowania? Czyli dużo takich, czyli to może być też fantastyczna pomoc dla młodych ludzi i obserwowanie, testy kompetencji, ukierunkowanie. Czyli dużo takich testy psychologiczne. Zainteresowania. Czyli tak jak czytam to, co Państwo piszą na czacie, że to jest bardzo taki duży worek, można by powiedzieć. To są i testy, i obserwacja, i ćwiczenia, także wywiad tu w rodzinie, ze znajomi, z obserwacji, zainteresowań, że bardzo dużo tego jest, także mamy bardzo duże takie możliwości. Jeśli chodzi o doradztwo zawodowe, to nie ukrywam, że trochę zmienia się optyka. Do tej pory doradztwo zawodowe kojarzyło się z taką usługą ekspercką, że doradzić może tylko i wyłącznie doradca, tak? Osoba, która jest skończyła takie kierunkowe studia, tak, że to jest tylko i wyłącznie jakiś test, to się kojarzy właśnie często z testem, zresztą często tutaj też Państwo wypisali, ale też inne rzeczy właśnie, też z tymi testami trochę też powiem, że na te testy trochę należy uważać. Dlaczego należy uważać i na co zwrócić uwagę, to powiem w dalszej części tego spotkania, natomiast faktycznie często to się kojarzy, okej, proszę Pani, proszę wykonać test, ja chciałbym wiedzieć, jakie są predyspozycje zawodowe mojego dziecka albo moje własne, tak, że często się na tym opiera. Natomiast w chwili obecnej, tak jak powiedziałam, zmienia się optyka.
że właśnie testy schodzą na dalszy plan. I chodzi o bardziej jako taki element wychowania, że to właśnie bardziej opieramy się na rozmowie, na określaniu celu. Test jest, daje surowy wynik i często ten wynik jest na tu i teraz, gdzie często trudno na tym wyniku budować nagle całą swoją karierę, gdzie ten test się wykonywało przez kilkanaście minut. Więc często wskazane jest, że to doradztwo zawodowe to nie jest tylko jeden moment, ale jest to właśnie taka edukacja całożyciowa, taki element wychowania, zachęcanie do różnych postaw, rozwijanie umiejętności, zachęcanie właśnie korzystania z ciekawości, tak? Więc to nie jest tylko i wyłącznie jedyny moment, ale okazuje się, że to jest taka więcej czasu potrzeba, także jest to element właśnie wychowania, takiej edukacji całożyciowej. Zresztą się mówi, że uczymy się przez całe życie. Tak, że nawet teraz, jak pracujemy nawet zdalnie, no to dla kogoś może to być zupełnie nowa rzecz, więc musimy się douczać albo oduczać nawet jakichś rzeczy. Więc myślę, że to też jest kluczowe i tak się ta optyka doradztwa zawodowego zmienia. To nie jest tylko test, ale również i rozmowa. I tak się zastanawiam, tutaj akurat pokazałam taki slajd. Kto ma największy wpływ na edukacyjne i zawodowe wybory młodych ludzi? No właśnie, to jak Państwo myślą, kto wpływa na naszych nastolatków? Rodzice, rodzice otoczenie, nauczyciel, przyjaciele, środowisko, koledzy. YouTuberzy, o tak, z tymi YouTuberami to tak, często się spotykam z czymś takim, że właśnie chciałbym być influencerem albo YouTuberem. Mama, internet, influencerzy, on sam, idol, autorytet, ambicje, marzenia, czyli też tutaj koledzy, pasje. Moda tak samo, oczywiście moda też jest kluczowa, jeśli chodzi o wpływ na pewne decyzje, ale myślę, że to też polega na tym, że młode osoby wybierają pewne zawody, które są im znane. Znają zawód YouTubera i wydaje mi się atrakcyjny, więc mają jakieś aspiracje, a że istotny też jest prestiż, więc dla nich to się kojarzy jako coś prestiżowego, więc na to się decydują, więc być może też i w tą stronę. Także poznajemy to, co jest dla nas, jest nam po prostu znane, gdzieś jest na wyciągnięcie ręki, jest blisko. Tutaj jeszcze osoby piszą, że kwestia zarobków. Też tutaj pani Renata pisze, wybór na zasadzie przeciwieństwa. Jak najbardziej, tak, że to jest na takiej zasadzie, że jeśli trudno nam ocenić, co chcemy, to łatwiej nam jest określić, czego nie chcemy i to szukamy właśnie takie przeciwieństwo. Też tutaj dostępność, reklama. Często przypadek, zdarza się, i region. No tutaj, jeśli chodzi o taką decyzję, to akurat są badania prowadzone przez Covezio i faktycznie gdzieś moda jest istotna, znajomi, nauczyciele, sam region, właśnie to, co jest blisko, bo bardzo często właśnie też wybierają nasi nastolatkowie szkoły, które są blisko, no tak jak powiedziałam, że one są po prostu znane, gdzieś przekazywane drogą pantoflową, ale też myślę, że to, co jest istotne, że właśnie może niekoniecznie wyniki, ale właśnie to, co mówią inni, właśnie takie najbliższe środowisko, bliskie nam osoby i największy wpływ na wybory mają nasi rodzice. Tak? I też uczniowie wskazują, że to rodzice są istotni. Zresztą ja mam takie doświadczenia, że ci rodzice są bardzo ważni, gdzieś te tradycje też są przekazywane z pokolenia na pokolenie. Też tak jak powiedziałam, no wybory zawodowe polegają bardziej na wyborze tym, co znamy, to co przekazuje właśnie rodzic. Też na przykład, jeśli rodzic przychodzi do domu, to jest tylko przykład, taka gorąca myśl.
taka gorąca myśl, że kurczę, no jestem zmęczona, tak? Albo już mam dość tej pracy, tak? Że to też jakby to, co mówimy, też wpływa na postrzeganie samej pracy, ale też to, co jest istotne, i to ja mam takie doświadczenia w rozmowach z młodymi osobami, że bardzo ważna jest akceptacja rodziców. Oczywiście te osoby spoza rodziny, czyli znajomi, są również ważni, natomiast akceptacja rodziców też jest istotna. I to, co ciekawe, w ogóle to bardzo rzadko wybrzmiewa. Dopiero po jakimś czasie, jak już się rozmawiamy, okazuje się, chciałbym, żeby mój tata, moja mama była ze mnie dumna, albo był dumny, że gdzieś to często właśnie to powoduje takie troszkę rozedrganie z jednej strony, właśnie czy to jest to, czy ja kogoś zawiodę. I oczywiście to jest często tak, że my wspieramy i robimy bardzo dużo ważnych rzeczy dla naszych nastolatków, tylko często oni po prostu tak o tym myślą. To nie jest w takim znaczeniu, że my zaraz narzucamy jakąś wizję, tylko że oni często o tym myślą. Nam się wydaje, że właśnie nie jesteśmy istotni, bo on dojrzewa, on się zaczyna się buntować, szuka własnej drogi, a w rezultacie to mimo, że on jest właśnie taki buntujący się, to właśnie jemu trochę zależy, żeby właśnie zaakceptować ten trochę bunt. I właśnie ta akceptacja rodziców jest dosyć istotna. Jak najbardziej. I tutaj troszkę na tym slajdzie, który pokazałam, że właśnie decyzje podejmujemy często na poziomie emocjonalnym, czyli właśnie mniej przychodzą nam do głowy rzeczy, które są takimi twardymi faktami, a bardziej właśnie one są związane z emocjami. No jeśli rodzina jest dla nas istotna, no to oczywiście, że emocje są tutaj związane z tym. I tak jak tutaj jest napisane, że często wybieramy, co daje nam prestiż, czyli jesteśmy trochę wyżej w jakiejś społeczności, że nie zostaniemy odrzuceni, ale też właśnie tą akceptację innych, czy rodziców, bądź też status w danej grupie lub środowisku. I często właśnie jest to ten rozdźwięk pomiędzy rozumem a sercem, tak? I natomiast same decyzje najczęściej kierujemy, po prostu podejmujemy na poziomie emocjonalnym. Więc to wydaje mi się, że to jest takie ciekawe. Więc myślę, że też my jako rodzice mamy tutaj bardzo dużo takie możliwości. Zresztą też my widzimy, jak dziecko wzrasta, tak? No, pod naszymi oczami, można by powiedzieć, i widzimy, jak się rozwija. Więc to też jest tutaj istotne, że my też możemy zaobserwować, jak dziecko podejmuje pewne próby, i zresztą też najlepiej jako rodzice znamy własne dziecko. Bo nie ukrywam, że wizyta u doradcy to nie jest długotrwały proces, to jest bardziej krótkotrwały. Zrobię sobie chwilkę przerwy na wodę. No właśnie. A jak Państwo myślą, co wpływa na rozwój kariery? Tak ogólnie. Takie skojarzenia, być może nawet z własnych doświadczeń, jak Państwo to widzą. Kasa, motywacja, wiedza. Przykład rodziców. Motywacja. Przypadek, zdarza się. Ambicja, cierpliwość, wiara w siebie. Pewność siebie, współpraca, systematyczność. Determinacja, jako tak mi się wydaje, że takie dążenie też do celu. Odwaga. Planowanie, chęć rozwoju, pracowitość. Bardzo dużo takich umiejętności, predyspozycje. Pozytywne myślenie. Okej, stawienie sobie celów. Czyli dużo Państwo wymieniają takich umiejętności. Wsparcie,
Często dużo właśnie Państwo wskazują różnych takich okoliczności, umiejętności. Tutaj też ktoś napisał też pracę w wolontariacie, czyli rozumiem też takie pewne doświadczenia, które mamy, czyli takie to i teraz, bądź to z przeszłości, też oczywiście szczęście, choć bardzo lubię książkę Krambolce i Lawina, szczęście to nie przypadek, faktycznie bardzo polecam zresztą, bardzo ciekawa książka, tutaj właśnie też o projektowaniu przyszłości. Upór terminacja, a co z edukacją? Jak to jest to właśnie z tą edukacją? Czy to jest faktycznie istotne? Bo z jednej strony tutaj często mówimy, że okej, uczymy się, to jest bardzo istotne, ale jednak nawet jak myślimy o rozwoju kariery, to myślimy właśnie pod kątem właśnie czy sytuacji, czy okoliczności, bądź też innych umiejętności. Edukacja leży. Czyli ja to tak też rozumiem, że nawet tak jak państwo, papiery nie wystarczają, że życie też weryfikuje. Że edukacja to jest jakiś taki trochę element. To jest taki jakby element, że jak nawet jak myślimy o rozwoju kariery, to edukacja gdzieś jest po prostu na dalszym planie. Owszem, gdzieś ona jest ważna, zwłaszcza jeśli chodzi o zawody, które są regulowane. Tak, nie możemy być psychologiem bez studiów psychologicznych, nie możemy leczyć ludzi bez ukończenia studiów medycznych. Tak, że to jest takie gdzieś w dalszej perspektywie. Natomiast jak młodzi stoją przed wyborem, to się wydaje takie najważniejsze, tak? Że to jest takie, trzeba osiągać jak najlepsze wyniki, przejść do przodu, być gdzieś najlepszym. Tak się często moim zdaniem kojarzy. Być może też dlatego, że faktycznie gdzieś tam ta edukacja na ich etapie życia jest faktycznie istotna, ale pytanie, czy rzeczywiście ona jest taka najważniejsza. Zresztą tutaj też Państwo napisali na czacie, że no to jest, bywa różnie, tak? Że czasem jest to istotne, czasami właśnie, czy ta edukacja leży, więc pytanie, czy ta edukacja przygotowuje nas do tego, abyśmy mogli właśnie w takich niepewnych czasach się poruszać. I tak mi się kojarzy właśnie odnośnie też przewidywania takiej przyszłości, że bardzo mi się podoba ten cytat Joanny Minty z publikacji Od aktora do autora, że gdy zbliża się moment przejścia z edukacji do świata pracy, młodzi ludzie mogą się czuć jak pasażerowie samochodu, więzieni przez rodziców lub nauczycieli, wysiadając, czują się zdezorientowani. No właśnie, no, że gdzieś ten na przykład system edukacji, czy też jakieś pewne działania są takie, żeby właśnie tylko były wyniki, czy też testy, gdzieś tam, jak w momencie wychodzą na rynek pracy, to mogą się no czuć, no co dalej? Gdzieś takie właśnie zagubienie. Ale też myślę, że w kontekście też przewidywania przyszłości, bądź też projektowania pewnych działań, projektowania pewnych działań, możemy właśnie się zastanowić, jakie umiejętności możemy zaopatrzyć. Też tutaj dużo osób pisze, że oczywiście edukacja nie jest tożsamą wiedzą. Jak najbardziej też jest tak, że edukacja to jest tylko taki element startowy, czyli z niej też możemy korzystać, tak? Czasem możemy się na nie opierać, ale też możemy z niej korzystać. Myślę, że tu jest istotne właśnie, jeśli chodzi też o przygotowanie naszych uczniów, że to, czy naszych dzieciaków, że to może być pewne wyzwanie, zwłaszcza, że przyszłość, tak jak powiedziałam, jest bardzo mglista. I tutaj przygotowałam taką grafikę i tak stwierdziłam, że to będzie reprezentowała taką przyszłość. My jesteśmy w tym miejscu, nasze dzieciaki będą wybierały, znajdą się na rynku pracy, nie wiem, za 5, za 7 lat.
Można by powiedzieć, że my przygotowujemy naszych nastolatków do tego kształtu. On jest taki no, niewyraźny. Mamy jakieś wyobrażenia, co to może być, natomiast to nie jest do końca takie wyraźne. I tak się zastanawiam, że skoro ta przyszłość jest mniej lub bardziej przewidywalna, widzimy powiedzmy pewien kształt, to właśnie w jakie cechy chcemy zaopatrzyć nasze dzieci? Żeby one sobie właśnie w takiej pewnej wizji przyszłości mogły sobie poradzić. Praca w zespole, radzenie sobie ze stresem, samodzielność. Wiara w siebie, poczucie wartości, wytrwałość, samodzielne myślenie, też elastyczność, umiejętność podejmowania decyzji, samodyscyplina. Obserwacja. Jestem ciekawa, obserwacja czego? Wiara we własne talenty. Dokonywania wyborów. Gdzieś tutaj właśnie takie obserwacja siebie, środowisko, pracy. Czyli tak to rozumiem, że też takie wyciąganie trochę wniosków, co się dzieje tu i teraz i takie trochę przewidywanie, tak troszkę, tak to mi się kojarzy. Współpraca z innymi. No właśnie, no w to chcemy zaopatrzyć nasze dzieci, naszych nastolatków, żeby właśnie miały taki zestaw umiejętności, aby właśnie przy takiej mglistej wizji przyszłości mogły sobie swobodnie, ja to tak nazywam, trochę pływać, właśnie poruszać się. Oczywiście i tu są takie decyzje, tutaj teraz na ten moment podejmują pewne decyzje edukacyjne, zawodowe, no i jak będzie to wyglądało, no to właśnie trochę to jest takie wróżenie z fusów, bądź też spoglądanie w kryształową kulę. Oczywiście im jesteśmy bliżej tych różnych decyzji, to ten obraz jest bardziej wyraźny, tak, że tutaj możemy łatwiej się gdzieś dostosować, bo jest nam bliżej i te decyzje są bardziej wyraźne. Tutaj dużo osób jeszcze pisze, że zarządzanie czasem, odporność, współpraca z innymi, no jak najbardziej, tak. To tak jak powiedziałam, że im bliżej jesteśmy pewnych decyzji, tym łatwiej nam się dostosować, tak? Ale jak już podejmujemy pewne decyzje edukacyjno-zawodowe, no to gdzieś ta wizja jest mglista, więc wymaga jak pewnej takiej elastyczności, też zarządzania pewną swoją karierą, tak? Tutaj akurat to są pewne prognozy oczywiście, w co możemy zaopatrzyć naszych nastolatków, czyli to jest to, co już Państwo wypisali na czacie. Oczywiście tu jest tylko część tego, to nie jest oczywiście wszystko, to jest tylko pewien fragment. Dla mnie na przykład taki dosyć istotna rzecz jest takie oduczanie się, tak? Że uczenie i oduczanie się pewnych rzeczy, też odraczanie gratyfikacji, czyli też taka cierpliwość. No i oczywiście kreatywność, upraszczanie zagadnień, motywacja czy pewność siebie. Tak, ale tak jak powiedziałam, im bardziej jesteśmy bliżej pewnych decyzji, tym łatwiej nam podjąć taką decyzję. No ale jesteśmy w wieku, tam powiedzmy, 15 lat, więc tutaj, żeby zaprojektować, czy pomóc, wspierać, projektować naszych nastolatków w projektowaniu właśnie pewnej kariery, decyzji, wspierać w decyzjach, no to tutaj właśnie to wymagane jest takie elastyczne plany, żeby one były jak najbardziej szerokie. Też warto wskazywać jako alternatywne ścieżki, że to nie jest tylko jedna droga, żeby wzmacniać w poszukiwaniu innych rozwiązań. Ja jestem też za tym, że szkoła i studia
To jest środek do rozwoju kompetencji. Zresztą to, co Państwo tutaj też powiedzieli, napisali, tak, że to jest pewien taki background, można by powiedzieć, że to jest taki starter pack niemalże, że to jest, tego możemy też wyciągnąć. I też bardzo zachęcam właśnie, jeśli będziemy rozmawiali o różnych wyborach właśnie szkoły, czy też profilach, rozszerzeniach, to zachęcam właśnie do spoglądania właśnie, jak przedmioty szkolne mogą rozwijać nasze umiejętności, żeby tutaj, co jeszcze za tym się kryje, żeby to na to też jest spoglądać. Taki zestaw kompetencji. No i oczywiście też strategiczne podejście do kariery, tak, żeby gdzieś planować, patrzeć na cel, co chcemy osiągnąć, czego chcemy więcej. Nie jestem może zwolenniczką tego, żeby planować karierę na lat 20 bądź też 30, natomiast oczywiście gdzieś, żeby mieć jakiś taki pewien plan, ale oczywiście nie za długi. Jeśli na przykład ten plan wydaje nam się, albo działania, które prowadzą do tego planu, gdzieś są nieefektywne, no to można rozważyć, czy tego planu po prostu nie zmienić. I to, co jest dla mnie istotne, to żeby zwracać uwagę na transfer kompetencji, czyli no to są na takie umiejętności, które możemy wykorzystać w różnych innych sytuacjach. Jestem przekonana, że Państwo też bardzo często wykorzystują ten transfer. Między innymi z tego względu, bo podejrzewam, że część z Państwa zmieniało pracę, tak? Mają takie doświadczenia i w poprzednich pracach zdobywali Państwo umiejętności, kompetencje i w obecnej pracy też jakiś ułamek tych umiejętności Państwo wykorzystują. Czyli to, co mieliśmy w innych sytuacjach, wykorzystujemy w drugich, tak? Więc to jest ten transfer, więc bardzo... Bardzo właśnie tutaj też polecam, żeby tak też elastycznie do tego podchodzić. I jeśli chodzi właśnie o taką konstrukcję, na co też zwrócić uwagę, no konstrukcja mi się kojarzy właśnie trochę z taką wieżą, jak tutaj jest obok na slajdzie, trochę tak jak Jenga, czyli to są takie klocki, które możemy sobie dostawiać. I oczywiście to w tym, za tym się kryje nie tylko umiejętność, ale także wiedza, pewne postawy i oczywiście te kompetencje bazowe, czyli to są takie umiejętności, gdzie się wszędzie przydają. To są najczęściej takie umiejętności miękkie, tak? Więc to, co wykorzystujemy w takich codziennych sytuacjach, też kompetencje zawodowe, czyli to już takie bardziej konkretne, wyspecjalizowane, związane z jakąś dziedziną, z jakimś obszarem zawodowym, no i oczywiście te kompetencje wyróżniające. Oczywiście to może być bardzo, ta kompetencja wyróżniająca może być wszystkim, tak? To może być na przykład znajomość nietypowego języka, albo nawet styl, mój osobisty styl może być też wyróżniający. Coś, co powoduje, że można być zapamiętanym. Oczywiście też można się zastanawiać, co to może być, bo to też, myślę, wymaga pewnego odkrycia. Więc na te trzy rzeczy też zwracam uwagę, ale to, co my możemy zrobić jako rodzice, to zwrócić też na takie trzy elementy i nie ukrywam, że ja jako doradca często na tych elementach bazuję. Tutaj dużo osób wcześniej pisało, że właśnie istotne jest takie określenie takich zasobów, co mam. I faktycznie gdzieś tutaj, żeby określić, w którą stronę idziemy, no to myślę, że istotne jest, żeby zobaczyć, jakie mam zasoby, co potrafię, co wiem, co umiem, jakie mam strategie, a w czym się do tej pory sprawdzałem, czy też sprawdzałam. Tak, bardzo lubię w ogóle te pytania o strategię, że właśnie co mi działało, co mi pomagało. Też taki element właśnie, czego chcę, do czego dążę. Czego ja tak naprawdę chcę więcej? I to często też zadaję właśnie pytanie nastolatkom, właśnie w celu określenia celu, czego chcesz więcej?
Czego pragniesz albo czego chcesz zamiast? Tutaj też wcześniej na początku osoby wspominały właśnie, że coś można wybrać na zasadzie przeciwieństw. I faktycznie być może jest tutaj takim rozwiązaniem, że właśnie jeśli coś ci się nie podoba, to albo czegoś nie chcesz, coś ci nie odpowiada, no to co może być w zamian? Tak, dlaczego? Co chcesz zamiast tego? Też możemy my jako rodzice też się pytać. Jeśli na przykład czegoś nie chcesz, to czego chcesz zamiast? No i oczywiście tutaj jeszcze taka trzecia rzecz jako możliwości, czyli jest to obszar związany z rynkiem pracy i rynkiem edukacji, czyli to, co jest dostępne na ten moment, bądź też co może być dostępne, bo jeśli miałabym to jakoś porównać, to że z jednej strony właśnie jest co mam, z drugiej strony do czego dążę, czego chcę, a po środku właśnie jakie są możliwości, czyli jakie drogi mnie do tego doprowadzą. I to tak w kontekście właśnie myślenia o wyborze szkoły, tak? Co mnie do tego oczywiście zbliży. Może też być trudność właśnie w określeniu, czego chcę, więc można też zobaczyć, jeśli już mogę określić, co mam, to zobaczyć po prostu, jakie mam możliwości i gdzie mi jest najbliżej. Zresztą nie ukrywam, bardzo lubię ten moment właśnie możliwości, jaki jest rynek pracy, rynek edukacji i nie ukrywam, że najczęściej od tego zaczynam, że my nawet jako rodzice nawet możemy właśnie od tego zacząć. Nie próbować może nawet diagnozować od razu, nawet jeśli nie czujemy się w tym super mocni. Natomiast możemy zacząć właśnie wspierać w poznawaniu właśnie nowych możliwości, nowych rozwiązań, żeby pokazać ten rynek pracy i rynek edukacji. Też z moich doświadczeń, jak pracuję z młodymi osobami, często nawet samo pokazanie, jakie mają szkoły do wyboru i co jest dalej, jest niezwykle istotne, bo wtedy zobaczą, okej, to nie jest koniec świata, że na przykład mam inne możliwości, że to może pokazać jakby szerszy kontekst, że mam prawo wyjścia, bo to, co na przykład hamuje w wyborze dalszej szkoły, to jest to, że właśnie boją się, że ta decyzja będzie do końca życia, że oni już tego nie zmienią. Więc tutaj pokazanie rynku edukacji też jest dosyć istotne. Zresztą tak jak to samo poznanie rynku pracy czy też rynku edukacji daje większe poczucie spokoju. Bo nawet jak ja pracuję właśnie na tych trzech elementach, nagle zaczynamy poznawać siebie, no to nastolatek mówi, ale po co ja mam się poznawać siebie? Po co mi to? Nie wiem. Także tutaj często właśnie jak najpierw pokażemy, jakie są możliwości, to on wtedy może zobaczyć, okej, czyli ja mogę sprawdzić, czy ja do tego pasuję. No ale żeby mógłbym sprawdzić, czy ja do tego pasuję, no to muszę zobaczyć, jaki jestem, tak? Co potrafię, co umiem, tak? I właśnie trochę poznać siebie. Więc myślę, że to jest takie istotne, że to większe poczucie spokoju. Też może w ten sposób, jeśli pozna różnego rodzaju czy zawody, czy też możliwości, może się sam zdiagnozować. Okej, czyli ja tylko potrzebowałem informacji, mogę pójść w tą stronę, tak? Widzę, że tutaj mogę tak, tak i tak, to mi odpowiada, to mi nie odpowiada, więc sam też może w ten sposób podjąć decyzję. Więc myślę, że to samo pokazanie jest dosyć istotne. Tutaj jeszcze. Okej. Szybciej też podejmie tę decyzję, jeśli on wie, jakie ma możliwości, oraz
No, znasz szerszy kontekst, ale też mogę zaprojektować różne ścieżki karier, czyli znajduję alternatywy. To, co powiedziałam wcześniej, że jeśli ma większy ogląd, no to widzi te możliwości. To nie jest tylko jedna ścieżka, tylko że może pójść tędy, tędy, czy też inną drogą. Więc myślę, że samo to pokazanie rynku pracy jest dosyć istotne i myślę, że my, jako rodzice, jako osoby dorosłe, możemy to zrobić i poszerzać. Zresztą, tak jak powiedziałam, że nawet według teorii pani Gottfredson, że wybieramy takie zawody, które znamy, i myślę, że kluczowe jest takie poszerzanie tej wiedzy. No i właśnie, jak możemy poszerzać tą wiedzę? Jedną z takich opcji jest oczywiście nasze narzędzie, mapa karier. Ja sama, jako też doradca, pracując też grupowo, ale też indywidualnie, często korzystam z tego narzędzia. I tutaj za chwilkę Państwu pokażę, tylko muszę się przełączyć. Czym jest to narzędzie? Jeszcze tylko tak się zapytam, czy Państwu znane jest to narzędzie? Proszę napisać na czacie, czy ktoś już się zetknął. Tutaj oczywiście. Już w tym momencie się dużo osób się zetknęło. Ale tutaj jeszcze pokażę. To osoby, które się zatknęły, to myślę, że potrafią spokojnie z tego skorzystać, ale też mogą podzielić się swoimi doświadczeniami, jak to narzędzie funkcjonuje, jak ono działa, jakie są reakcje na tą naszą stronę. Natomiast osoby, które nie znają, to chciałabym krótko przedstawić, co tutaj możemy znaleźć i w jaki sposób możemy wykorzystać naszą stronę właśnie do poszerzania wiedzy na temat rynku pracy. Przede wszystkim stroną naszego projektu to jest oczywiście mapa karier.org. I to, co tutaj jest, myślę, że dla rodziców i dla osób młodych istotne, to są właśnie ścieżki karier. Staramy się walczyć z różnymi stereotypami, więc wszystkie zawody, akurat w tym momencie mamy 590, mamy w dwóch płciach, że tak się wyrażę. Oczywiście tutaj możemy zmienić. Jest wersja męska, jest też wersja żeńska. Każdy taki kafelek to oczywiście jest oddzielny zawód. Jak on wygląda, to za chwilkę pokażę. Natomiast to, co jest też dla mnie ważne, też z punktu widzenia nastolatka, to często mówią: proszę pani, ja bym chciał coś wykonywać, ale żeby się tak, no, tej nauki nie było za dużo, tak? Albo żeby nie było długo. Więc tu możemy sortować zawody poprzez właśnie czy datę dodania, czy nazwę, liczbę zatrudnionych, też zapotrzebowanie, czas nauki i zarobki, bądź też losowo. Teraz zerknijmy na czas nauki. No i najdłużej trzeba się uczyć, żeby być chirurgiem. Tak, zaraz sprawdzimy. No, to jest około średnio 25-26 lat, tak? Więc tutaj ta opcja sortowania, myślę, że jest dosyć istotna. Tak jak wcześniej Państwo na czacie powiedzieli, że też mogą być istotne zarobki. Często faktycznie młode osoby chciałyby wykonywać coś, co właśnie jest dobrze płatne. Zresztą to też zrozumiałe jest jak najbardziej, trudno się temu dziwić. Więc też jak najbardziej możemy tutaj w ten sposób sortować, jeśli chodzi o zarobki. Oczywiście te zarobki są uśrednione, więc ja też o nich pewnie chwilkę powiem, jak już wejdziemy w konkretny zawód. Natomiast tu pokazuję taką wersję, w jaki sposób to działa. Oczywiście tych tutaj zawodów jest 403. To, co ja bardzo lubię, może tutaj zamknę. To są filtry. Bardzo dużo osób, właśnie nastolatków, mówi: proszę pani, ja bym chciał, jeśli miałbym już wybrać jakąś
jakąś ścieżkę, to chciałabym, żeby na przykład było bardzo dużo historii, na przykład, albo bardzo dużo matematyki. Więc tutaj w tej opcji możemy sobie wybrać różnego rodzaju przedmioty, na przykład weźmy, powiedzmy, polski i historię. Robimy wyszukaj. No i znajdują nam się zawody, gdzie te przedmioty są wymagane, to znaczy przedmioty, bardziej kompetencje, bądź też umiejętności, które rozwijają te przedmioty, bądź też wiedza z tych przedmiotów jest dosyć istotna, tak? Czy na przykład adwokat, czyli umiejętność komunikacji, bądź też historia, zmiana prawa, tak? Więc to myślę, że to jest takie, takie istotne, więc to jest, jest taka jedna opcja. Inną opcją jest, wyjdę na górę, jest też opcja niewymagana, bo czasem nasz nastolatek mówi, proszę pani, ale byle nie matematyka, byle nie matematyka. Nie znoszę, tak? Idzie mi trudno, nie chcę. Więc możemy sobie też oczywiście tutaj zaznaczyć, robimy wyszukaj. No i pokazują nam się kolejne zawody. Okej. Tutaj będę chciała jeszcze pokazać, że oczywiście na podstawie tych zainteresowań też są te zawody podzielone, na przykład czy praca z danymi algorytmami, czy praca z techniką, ludźmi, zwierzętami, dokumentami, przedmiotami, więc też można tutaj wyszukać. Też jeśli na przykład mamy nastolatka, który na przykład nie preferuje kontakt z innymi, więc jak najbardziej możemy też tutaj zaznaczyć. Albo na przykład, jeśli są bardzo towarzyscy, więc też taki rodzaj filtru posiadamy. Więc też się tutaj pokazuje. To, co jest też dla mnie istotne i też dla młodych osób, to myślę, że to są też zawody przyszłości i szkolnictwo zawodowe, tak? Że tutaj możemy... Ups, a to wiem dlaczego. Powinien było odkliknięte sortowanie. Momencik. Teraz powinna działać. Oczywiście. Z trochę techniki, ja też się uczę, jak najbardziej. Więc tu są, nawet jest taka zakładka zawody przyszłości, więc myślę, że to młode osoby są bardzo tym zainteresowane. Zresztą nawet jak proponowałam to narzędzie, to często była wielka fascynacja. Raz, że korzystanie z telefonów, ale dwa, że samo narzędzie jest po prostu bardzo, bardzo interesujące. Więc to jest taka jedna opcja. Oczywiście też można sobie wyszukać pewien zawód właśnie przy pomocy kostki. Akurat to jest rekwizytorka. Można też wyszukać zawód poprzez lupkę, na przykład kucharz. No i pojawiają nam się zawody związane z tą branżą. Jak najbardziej, więc myślę, że to jest dosyć, dosyć istotne. Zaraz będę chciała pokazać pewien zawód, jak on jest przedstawiony, więc sam zawód to jest taka jedna strona i oczywiście tutaj znajduje się opis tego zawodu, dlaczego lubię ten zawód, czym się zajmuję, to tak z perspektywy osoby, która się tym zajmuje, pokazuje motywację, dlaczego to jest i zalety, dlaczego to jest ciekawe. Oczywiście też można tutaj włączyć lektora. Też jest wskazane, co powinnam umieć, czyli jaką wiedzę, w jakie umiejętności powinnam się zaopatrzyć, żeby wykonywać ten zawód. No i tutaj jakie kompetencje miękkie są ważne w mojej pracy, czyli komunikatywność, umiejętności zarządzania ludźmi, otwartość na nowe idee, chęć rozwoju, kreatywność, też takie predyspozycje zdrowotne, bo myślę, że to też jest istotne. No i myślę, że to jest, ja bardzo lubię to wykorzystywać, istotne wymagania i umiejętności, do tego zawodu ważne są. I tu są przedmioty szkolne wypisane,
bo często młode osoby nie wiążą jakby przedmiotu z jakimś konkretnym zawodem, to wydaje się, że po co mi ten przedmiot jest potrzebny? Po co jest przydatny? Dlaczego ja mam się jego uczyć? W jakim celu? Tak więc tutaj też jest taki obszar, dlaczego to jest właśnie przydatne i na przykład tutaj język angielski, w mojej pracy właśnie jest dobra znajomość języka angielskiego, zwłaszcza terminologii technicznej, bo większość instrukcji do programów komputerowych i języków programowania jest napisana po angielsku, więc to jest taki, nie będę tego całości czytała, natomiast to jest właśnie pokazany dowód, dlaczego warto się tego uczyć albo dlaczego to jest istotne. No i oczywiście, gdzie można zdobyć tę umiejętność, to jest uniwersytet, politechnika. No i przykładowa ścieżka edukacyjna. Tak jak powiedziałam poprzednio, dosyć istotne jest właśnie poszukiwanie różnych ścieżek, żeby to nie była równa ścieżka, jedna ścieżka, przepraszam. Więc dlatego też się skupiamy staramy się przekazywać, żeby te ścieżki były zróżnicowane. Akurat tutaj mamy przez liceum, przez technikum i szkołę branżową. Też jest podana liczba lat nauki, więc jak najbardziej są różnego rodzaju opcje. Tu nawet zaproponowaliśmy konkretny zawód, tak więc, to jest też taka podpowiedź dla nastolatków, no i też przez szkołę branżową, więc to jest taka przykładowa ścieżka edukacyjna. No i oczywiście statystyki dla zawodu, to akurat jest to zawód przyszłości, więc póki co one nie są jeszcze dostępne, bo cały czas one są analizowane, badane, więc akurat tutaj się nie znajduję, natomiast postaram się pokazać inny zawód, na przykład genetyczkę. Oczywiście są pokazane średnie zarobki, ale to się dotyczy grupy zawodowej, także w tym obszarze to są uśrednione zarobki i one są popierane właśnie z danych statystycznych. To, co też jest istotne, to, że tutaj są jeszcze tak zwane, my to nazywamy badże, tak, że to można wyszukać też zawody pokrewne związane z danym obszarem. Akurat jest tutaj branża i to jest branża nauka. Jeśli to klikniemy, znajdziemy podobne zawody z tego obszaru. Tak, też można tutaj wyszukać przez inne obszary, tak jak środowisko, biuro, godzin pracy standardowa, fizyczność. Tutaj jeszcze z boku oczywiście też są pokrewne zawody. Natomiast to, co jest istotne, można tę kartę też wydrukować, więc to jest też możliwość do druku. Więc tak zbudowana jest nasza mapa. Zobaczymy, czy uda mi się wrócić. Okej. Więc mam nadzieję, że tutaj było wszystko widać, więc to nasze narzędzie jest oczywiście narzędziem bezpłatnym. Bardzo tak zachęcamy właśnie do poznawania z dzieckiem, odkrywania nowych zawodów. A jak Państwo myślą, w czym jeszcze mapa karier mogłaby pomóc? Jakie jeszcze zastosowanie Państwo widzą? Fajna aplikacja. Co to może być jeszcze korzystne? Mhm.
zmiana zawodów, jak się przebranżowić, czyli nawet dla osób dorosłych można z tego korzystać, też poszerzanie horyzontów. Tutaj pani Violetta pisze, znamy, polecamy na lekcjach. Także tutaj można poznać zawody, o których nie mamy pojęcia. Na przykład też są takie nietypowe zawody, jak na przykład zadziczacz. Tak, więc cały czas tą mapę aktualizujemy. To nie jest tak, że jesteśmy już, tak powiem, skończyliśmy pracę, cały czas są te zawody aktualizowane. Tych zawodów w tym momencie jest 590, więc co chwila dodajemy nowe. Dla mnie z perspektywy też doradcy, ale też myślę, że do rodzica, istotne też jest to, że my tutaj na tych zawodach nie skupiamy się tylko i wyłącznie to, co jest w klasyfikacji zawodów, ale także zawody, które pojawiają się w ogłoszeniach o pracę. Bo często na przykład te zawody, bądź te stanowiska bardziej, stanowiska, które się znajdują, są nowe, często te zawody się pojawiają, więc staramy się być na bieżąco i je po prostu zamieszczać na mapie i pokazywać, jak to się zmienia, jak zmienia się też rynek, jakie są właśnie te nowe zawody, i więc stopniowo je wprowadzamy. Tutaj też pani Anna wpisała, że niektóre zawody są, same nazwy są bardzo intrygujące, więc bardzo, bardzo polecam. Zresztą myślę, że plusem też tej strony jest to, że to jest wszystko w jednym miejscu, bo jeśli mielibyśmy czegoś poszukiwać, to często jest przechodzenie ze stron do stron, a to jest wszystko w jednym miejscu. Mamy też i ścieżki karier, i umiejętności, też wydaje mi się, że wskazanie, po co to jest, bo często mam poczucie, że nasi nastolatkowie mówią, ale po co mi ten polski, albo po co mi jakiś przedmiot. Także wskazujemy, ok, to możesz wykorzystać w praktyce. Tak, więc to jest myślę, że takie ciekawe. Natomiast to jest jedno z takich narzędzi. Co możemy my jako rodzice jeszcze zrobić, jak je wspierać, jak wzmacniać. I teraz chciałabym przejść do tej części, na co zwrócić uwagę, jak określić sobie dziecka, no bo oczywiście to jest takie, poprzez poznawanie zawodów możemy, tak jak powiedziałam wcześniej i było pokazane na slajdzie, że możemy się diagnozować albo gdzieś tam się dopasować, poszerzać nasze horyzonty, ale też możemy my jako rodzice wzmacniać nasze dziecko. Jak to zrobić? No przede wszystkim proponuję, że nie tylko właśnie zainteresowania, bo często zawód się kojarzy, albo ścieżka edukacyjno-zawodowa, też nawet nasza, osób dorosłych, kojarzy się, ok, robię to, co lubię, albo czym się interesuję, tylko że z zainteresowaniami jest pewien problem. Między innymi taki, że zainteresowania często się zmieniają. I budując jedynie na zainteresowaniach, możemy się często przygotować, musimy się przygotować na czasem trudniejszą tą ścieżkę edukacyjno-zawodową. Także możemy częściej ją zmieniać. Osobiście uważam, że można jak najbardziej, tak? Tylko żebyśmy byli świadomi, żeby tutaj też popatrzeć na inne obszary, tak jak umiejętności, czyli to, co potrafię, to, co umiem, z czego korzystam, jakie mam zasoby, ale też co chcę rozwijać. Też cechy charakteru. Okej, być może właśnie coś jest takiego stałego, co się gdzieś w różnych sytuacjach pojawia. Oczywiście też stan zdrowia, wiedza, ale też i role. Role to jest też takie istotne właśnie, jak my widzimy, w jakich rolach widzimy nasze dziecko, ale też w jakich rolach ono się widzi. Czyli to są w różnych sytuacjach, jaką postawę, można by powiedzieć, przyjmuje, tak? Jeśli na przykład jest ze znajomymi, to na przykład czy jest obserwatorem, czy jest inicjatorem, czy na przykład jest sędzią, czyli tak rozważa, bądź może analitykiem, więc
Więc myślę, że tutaj też jak najbardziej można na to spoglądać i to też biorę pod uwagę ja jako doradca. Odnośnie jeszcze zainteresowań, to jeszcze jest taka rzecz, że jeśli na przykład nasze dzieciaki mają bardzo dużo zainteresowań, to można zobaczyć, właśnie podpytywać się, jakie umiejętności ci się przydają, żeby te zainteresowania wykonywać, ewentualnie co jest wspólnego, co ty tam takiego widzisz w jednym, w drugim czy w trzecim zainteresowaniu, że jest coś dla ciebie ważne. No bo z jakiegoś względu coś wykonujemy, coś nam to daje. Dlatego też właśnie bardzo istotne są wartości. Tak? Co my tam widzimy, co jest takiego dla nas istotnego, że my się decydujemy na to. Zresztą wartości, one często wpływają na same decyzje i na kierunek tych pewnych decyzji edukacyjnych i zawodowych. Coś robimy, żeby być zgodnie z naszymi wartościami, bo wtedy jesteśmy spójni. Oczywiście aspiracje też są bardzo, bardzo ważne, do czego dążymy, co chcemy osiągnąć, już będziemy w tak jakimś punkcie, co nam to da, dana aspiracja, ale też przekonania. Myślę, że przekonania bardzo warunkują podjęcie decyzji edukacyjno-zawodowych, więc też tutaj zwracajmy na to uwagę. Przede wszystkim, co myśli na przykład o szkole. Czy na przykład są szkoły prestiżowe, nieprestiżowe? Czym jest w ogóle sukces zawodowy? Czy są zawody, to właśnie zawody są, jakie są zawody prestiżowe, a jakie nie? Bo na przykład często jest tak, że ja nie pójdę do tej szkoły, bo nie, bo ona jest słaba, tak? Z jakichś względów. No, podejmujemy decyzję na podstawie też. Biorąc pod uwagę właśnie jakiś prestiż, tak? Więc tutaj też te przekonania warto rozpoznawać. No i właśnie to, czego szukamy. To, co tutaj też pokazałam na tym slajdzie, to jest coś, co określa też nasz cel, można by powiedzieć, tak? Że to, co też warunkuje nasz cel, co właśnie widzimy, co jest dla nas ważnego i do czego dążymy. A jeśli chodzi jeszcze o cel, to jeśli chcemy właśnie zobaczyć, popatrzeć, oprzeć się na tych elementach, to możemy zadać pytanie, czego chcesz się nauczyć, czego chcesz więcej, tak? Co chcesz rozwinąć, tak? Co chcesz poznać, jak inaczej. Dużo osób właśnie też pyta, jak zbadać. No oczywiście można pójść do doradcy, można wykonać testy, ale tak jak mówiłam, z tymi testami to ostrożnie, ponieważ dużo jest takich narzędzi, które można znaleźć na stronach internetowych. Natomiast one często są niemiarodajne. To bardziej są takie psychotesty. No, żeby opierać się na takim psychoteście, no to jest bardzo ryzykowne. Dlatego też zachęcam jeśli już mielibyśmy coś wykonywać, to właśnie u doradcy, bo wynik na pewno musi być skonsultowany, ponieważ jest jeden taki test, gdzie na przykład wynik mówi, że możesz zostać księdzem. To gdybyśmy na przykład tak zostawili z taką informacją zwrotną nastolatkiem, że możesz zostać księdzem, to przecież mógłby się załamać, tak? Oczywiście to omówienie jest istotne i tak jak powiedziałam, ja nie jestem testowa, z tym ostrożnie. Test mówi wynik na tu i teraz. Raz, to może się zmienić. Często są te testy preferencji, czyli to, co wolimy, to, co preferujemy, a nie testów predyspozycji. Też, jeśli zwracamy uwagę to na testy, to oczywiście, żeby te testy były rzetelne. Oczywiście też spotkania doradcze, jak najbardziej, czyli opieranie się na rozmowie. Natomiast my, jako rodzice, też możemy dużo rzeczy zrobić. Tak już jak częściej. Wcześniej Państwo mówili czy pisali, to przede wszystkim praktyka i obserwacja oraz rozmowa i udzielanie informacji zwrotnej. No z tą informacją zwrotną, no niby to proste, ale jak to zrobić? No jak? Więc tutaj za chwilkę chciałabym Państwu przekazać taką właśnie informację o pewnej technice. Ja bardzo lubię taką strategię
takie ćwiczenie historia sukcesu, ono dotyczy nazywania umiejętności oraz doceniania i komplementowania, czyli tak troszeczkę udzielania informacji zwrotnej, bądź też wzmacniania, wspierania naszego nastolatka, bo to wtedy buduje takie raz, że poczucie sprawczości, ale tak wow, ja to potrafię. Ale jak to jest budowane, to myślę, że za chwilę Państwo się dowiedzą. Jeśli chodzi właśnie o tą historię sukcesu, to bardzo lubię pracować na tej technice. No przede wszystkim obserwujemy dziecka w sytuacji wyzwania, czyli coś, jakiś projekt, pewna rzecz, która była dla niego właśnie czy trudna, bądź właśnie jakimś wyzwaniem. Początkowo się wydawało, że to jest może nawet niewykonalne, ale z jakichś względów to się jak najbardziej udało, więc tutaj możemy my obserwować dziecko właśnie w różnych sytuacjach. W tym momencie, jak widzimy, że z czymś sobie poradziło, dokonało, osiągnęło zamierzony efekt, możemy wyłapywać różnego rodzaju umiejętności albo inne rzeczy, z których skorzystało, żeby to wykonać. Bo często, żeby wykonywać jakieś rzeczy, no to musimy coś wykorzystywać, jakieś umiejętności. I często są to umiejętności właśnie takie często drobne, żeby tak jest wyłapywać takie okruszki, niemalże takie drobne rzeczy. Bo tak naprawdę to sukces, albo tak szumnie nazywany, bądź też pewne zadania, które udało nam się zakończyć sukcesem, to są właśnie takie często przy pomocy drobnych rzeczy. No i oczywiście tutaj większe skupienie się na pozytywach, czyli pokazywać właśnie, ok, co wykorzystało, jaką strategię i czy ona działa. Oczywiście możemy też zwracać uwagę, jeśli coś nie działa, albo na przykład zapytać się, jak inaczej mógłbyś to zrobić, tak, żeby też pobudzić do zastanowienia. No i właśnie, tak jesteśmy przy nauce zdalnej, tak jakbyśmy się teraz zastanowili, no dla nawet taka sytuacja, która by się wydawała, ok, no musimy się jakoś w niej odnaleźć, to jak Państwo myślą, co pomogło Państwa dzieciom, aby odnaleźć się w takiej sytuacji, że one tą naukę zdalną, no mniej lub bardziej podźwignęły, że jednak one się w tym odnalazły. Jakie uważają Państwo, co im pomogło, jakie umiejętności, może jakaś postawa, co takiego? Wiara w siebie, organizacja, samodzielność, elastyczność, radzenie sobie z technologią, tutaj zakup sprzętu jak najbardziej, czyli przy pomocy rodziców, zadaniowość, otwartość, wsparcie, czytanie ze zrozumieniem, wytrwałość, planowanie, dyscyplina, przykład rówieśników. Okej, czyli szuka inspiracji u innych, można by powiedzieć. Umiejętność uczenia się, czyli też takiego samodzielnego uczenia się, sumienność, wielozadaniowość. Dokładnie. Współpraca z rodzeństwem. Zarządzanie sobą w czasie, czyli są to pewne brak innej możliwości nauki, czyli właściwie skorzystanie z sytuacji taka, jaka jest, tak? Czyli dostosowuje się do niej. Adaptacja, samodyscyplina, współpraca, no dużo tych umiejętności. To akurat pokazałam nie jako przymus. No tak, no mamy taką sytuację i możemy albo nic nie robić, albo podejmujemy działania. Więc tutaj akurat są tylko przykłady oczywiście, to jest tylko fragment, bo to, co Państwo napisali, to jest po prostu duża lista umiejętności i rzeczy, które wspierają, więc chociażby poprzez takie nazywanie umiejętności, to jak to rozpoznamy, możemy udzielać informacji zwrotnej. To, co akurat tutaj napisałam na slajdzie, to oczywiście jest tylko fragment, natomiast masę innych rzeczy
pomaga, żeby się na przykład w tej nauce zdalnej odnaleźć. Oczywiście zachęcam do popatrzenia właśnie na różne sytuacje, nie tylko na naukę zdalną, ale też na inne sytuacje, jak sobie na przykład czy, coś właśnie było wyzwaniem w jakiejś sytuacji i też nazywanie właśnie różnych umiejętności. I oczywiście też jest istotne w ten sposób, że możemy w ten sposób, jak nazwiemy te umiejętności, możemy je wzmacniać. Jedna z takich technik to jest właśnie technika doceniania, bądź też komplementowania. Ja ją bardzo lubię i ona się składa z takich czterech elementów. Czyli pierwszy element to jest takie spostrzeżenie i takie z mojej perspektywy, czyli ja widzę, ja czuję, ja słyszę, tak nazywamy umiejętność. Czyli ok, widzę, że na przykład potrafisz być, powiedzmy, skupiony, ponieważ na przykład wykonałeś zadanie w 15 minut. I tutaj jest to właśnie taka technika składająca się z czterech elementów i bardzo istotny jest fakt, żeby pokazać fakt. Dlaczego? Ponieważ z faktem trudno dyskutować, bo często jak komplementujemy nasze dzieciaki, to często na przykład mówimy, ale jesteś na przykład sprytny, albo ale jesteś, nie wiem, zdolny. No tak, no może jestem, może nie jestem, tak, że nie ma tego takiego dowodu na to, że faktycznie on taki potrafi być. Więc tutaj jak podamy jeszcze fakt, no to wtedy wow, no faktycznie ja to zrobiłem, czyli wzmacniamy w ten sposób sprawczość, ale też my modelujemy, nazywamy te umiejętności i on wtedy zapamiętuje, że faktycznie coś potrafię. Ja mogę nazwać to w ten sposób. Bardzo istotne w tej technice jest to, żeby nie korzystać ze słowa jesteś. W ogóle proszę tego nie używać. Dlaczego? Ponieważ jak sobie słyszymy, na przykład, ale jesteś mądry, ale jesteś, powiedzmy, właśnie zdolny, albo jesteś, powiedzmy, leniwy, to już tak mocno. Jak myślimy jesteś, okej, to jeśli ja na przykład nie napiszę jakoś dobrze sprawdzianu, tak jakbym chciał, to co ja nie jestem mądry? Czyli tu jest taki znak zapytania, że okej, to jestem albo taki, albo taki. Czyli takie bycie na dwóch skrajnych biegunach. I w tym momencie, jeśli ja się boję, że będę właśnie nie taki, jakbym chciał, no to wtedy czasem właśnie się dystansujemy, nie podejmuję jakiegoś działania, bo nie chcę się rozczarować. Więc jesteś, to jest dla mnie takie słowo bardzo takie mocne, takie stałe wręcz, takie niezmienne, a jak możemy powiedzieć, potrafisz, albo zamiast jesteś, to potrafisz być, no w tej sytuacji potrafisz być, czyli w tej umiesz, no okej, zdarza się, że gdzieś indziej może jest inaczej, ale tutaj w tej sytuacji to potrafisz to zrobić, albo potrafisz być taki, a nie inny. Tak, więc tutaj bardzo zachęcam, żeby nie korzystać właśnie z tego słowa jesteś, ale właśnie potrafisz. Potrafisz, umiesz być. Ono jest takie miększe. I myślę, że też może zachęcać jakby do współpracy, też do przyjęcia pewnych komplementów, bo też mamy takie, czasem takie tendencje, nie. To jest nieprawda, tak, że podważamy tutaj, a tutaj właśnie okej, no w tej sytuacji faktycznie z tego skorzystałem i ja to przyjmuję, tak, więc myślę, że to jest takie, myślę, że przydatne, ja z tego korzystam też sama dla siebie, nie ukrywam, więc też polecam wszystkim bardzo do korzystania z tej techniki, to jest właśnie technika doceniania bądź też komplementowania. No jeśli chodzi o informację zwrotną, to już idziemy już ku końcowi, to oczywiście dlaczego to jest skuteczne? No, tak jak powiedziałam, no to jest, nie ma takiego niedowierzenia, że to przyjmujemy, że łatwiej to przyjąć i po prostu w ten sposób budujemy poczucie własnej wartości.
Też jest taka przyjemniejsza atmosfera, że to właśnie nie jest takie jesteś, nie jesteś, no takie niezmienne, że ona jest taka delikatniejsza, swobodniejsza, więc tu jest, myślę, że to jest istotne. Też to zwiększa zaufanie, wtedy budujemy tą relację, że często też jak nazywamy pewne umiejętności, to może być taki trochę niepokój, ojej, no ale jak to? Ale później jak to będziemy tam stosowali, oczywiście ostrożnie, nie mówię, żeby nagle zasypywać naszego nastolatka samymi komplementami, bo się zastanowi, ale o co chodzi? Będzie po prostu zaskoczony. Natomiast faktycznie gdzieś jak będziemy to stosowali, taki komunikat, to wtedy będzie większe zaufanie i więcej będzie mówił. I to jest właśnie przestrzeń na mówienie o uczuciach, taka otwierająca atmosfera. No i podtrzymana motywacja, tak? Że tu jest też jak pokazujemy, że to są jakieś drobne elementy, to że to nie musi być coś dużego, tylko właśnie taką nawet drobna rzecz, że możesz, potrafisz coś zrobić. Czyli ja wierzę w siebie i mogę coś wykonać, bo często nawet to, dlaczego tracimy motywację? Często tracimy motywację z tego względu, że cel jest zbyt duży albo chcemy osiągnąć w zbyt krótkim czasie. Więc w tym momencie, jeśli nawet to będziemy nazywali, że to są jakieś elementy, to może można zrobić transfer, przetransferować, że takie różne inne zadania też wymagają takich drobnych elementów, tak? Więc tutaj w ten sposób możemy podtrzymywać motywację. No i oczywiście to, co jest istotne, to chcę bardzo mocno podkreślić. Mówię mi w pierwszej osobie, czyli ja widzę, ja słyszę, ja mówię, nie używamy słowa ale, bo jak mówimy, no. Fajnie to zrobiłeś, albo na przykład potrafisz być opiekuńczy, ale. No i wszystko to ale nam gumkuje. Już nie pamiętamy, więc na to uważamy. Oczywiście można też mówić na osobności, negatywne, można właśnie taką pozytywną opinię, informację zwrotną. Czasem jest tak, że na przykład jak mówimy do drugiej osoby, tak, słuchaj, a ten Marek, wiesz, co on potrafi? Rozumiesz? Tak jak mówimy trochę szeptem do drugiej osoby, to tak nastolatek tak słucha, a co tam ktoś mówi o mnie i tam fajnego, więc to też jakby buduje, że to jest takie właśnie ciekawość. No i często właśnie zwracajmy uwagę na słowa, jak właśnie rezultat, wyzwanie. Rezultat jest taki, jaki chciałeś, albo oczekiwałeś, albo taki, jakiego nie oczekiwałeś. Tak, zamiast słowa na przykład porażka. No bo jak słyszymy porażka, to jest takie, no myślę, że może tu zniechęcać. Tak, zresztą jak mówimy o błędach. Matko, zrobiłem błąd, coś trudnego. Także tutaj nie da się tego zmienić. Dlatego też jakby wzmacniamy, jeśli już mówimy o takich właśnie nietrafionych często decyzjach, to, że właśnie wskazywać, jaką naukę z tego ma, jaką strategię podejmował przy podejmowaniu decyzji, czy on mógłby coś zmienić. Czyli zadawajmy pytania, właśnie co możesz zrobić, jaką naukę możesz z tego wyciągnąć, jaką wiedzę możesz zdobyć też osoby, albo na przykład na co zwrócić w przyszłości uwagę. Tak, jeśli na przykład nastolatek też się boi podjąć decyzji, to też zachęcam, albo właśnie podjął jakąś decyzję i bardzo chciałby ją zmienić, to można też się zapytać właśnie, jakie widzisz scenariusze, co najlepszego może się wydarzyć, co najgorszego. Ale też co realnie może zdarzyć, bo często jak na przykład jest coś, czego właśnie rezultat jest inny, jakbyśmy oczekiwali, to nagle, o matko, ja chcę z tą uciec, nie, ja chcę coś zmienić, ale jak się zastanowimy, to tak, okej, ale co może się zdarzyć najlepszego, co może być najgorszego, a co realnie? Zresztą moja historia taka edukacyjna na tym polegała, ja się dostałam nie do tej szkoły, do której chciałam, dostałam się na profil matematyczno-informatyczny, byłam załamana, ale w rezultacie było bardzo, uważam, że to był trafiony, przypadkowy wybór. Tak, widzę, że zostało jeszcze takie dwie minuty do końca. Tak, kierując się już do podsumowania, to co możemy zrobić? Czyli możemy obserwować, możemy słuchać, możemy rozmawiać, no my budujemy tą relację, my mamy z nim najlepszą relację.
U doradcy zawodowego jest raptem kilkanaście godzin. Tak? My mamy tutaj na głębszą taką relację i widzimy, jak wzrastało, jak się rozwijało. Możemy wskazywać na konkretną sytuację i nazywać umiejętności. Przede wszystkim, tak, żeby tutaj pokazywać, jak on to zrobił, co wykorzystywał. Zapytać, czego dziecko chce się dowiedzieć i w czym chce się rozwijać, czyli czego chce więcej albo czego chce zamiast. Jeśli rozmawiamy o szkole, to pytajmy, ok, to w jaki sposób możesz wykorzystać zdobywaną wiedzę albo umiejętności? Tak, że jak to możesz wykorzystać? Pokazuj cel, tak? Jak to możesz jeszcze wykorzystać? No i oczywiście to jest zmiana optyki właśnie zawodu na kompetencje. Ja bardzo też zachęcam, że ok, tutaj na mapie karier pokazujemy zawody, ale też bardzo zachęcam, żeby popatrzeć na zawody jako zbiór umiejętności, kompetencji, ponieważ dzięki temu możemy na przykład w przyszłości zmieniać pracę. Możemy zobaczyć, co możemy transferować, albo jak już znamy tę daną właśnie kompetencję i znamy te okruszki, na którą się te kompetencje składają, to możemy coś z tego wyciągnąć i gdzieś indziej je przetransferować. Możemy dawać wskazówki w poszukiwaniu alternatywnych rozwiązań, ścieżek, pokazywać właśnie narzędzia, materiały, na przykład taka mapa karier. No i oczywiście zachęcamy do świadomego wolontariatu. Ja osobiście bardzo lubię taki cytat, tyle o sobie wiemy, ile nas sprawdzono, więc dlatego jak podejmujemy wolontariat, mamy możliwość poznania siebie, poznania w praktyce, rozpoznania właśnie naszych predyspozycji, czasem nawet ukrytych talentów, więc taki wolontariat może być bardzo pomocny i rozwojowy. Ok, to tak patrzę, że już godzina 20.01 i w tym momencie skończył się nasz webinar. Mam nadzieję, że znaleźli Państwo odpowiedzi na swoje pytania w trakcie tego naszego spotkania. Tutaj znajduje się mój adres mailowy, więc bardzo zachęcam do kontaktu, do korzystania z mapy karier, pokazywania naszym nastolatkom, poszerzania wiedzy i horyzontów, więc bardzo, bardzo zachęcam. Wierzę w Państwa. Myślę, że potrafią Państwo wykorzystywać też wiedzę i przekuwać ją na też dla siebie, znajdować też rozwiązania. Więc życzę Państwu też udanego wieczoru. Dziękuję.